Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja dyrekcji szpitala o sytuacji w poradni ginekologiczno-położniczej. Tak, jest taka kwestia, którą też chciałbym Państwu przybliżyć. Ona jest związana z wejściem w życie ustawy Za życiem. To miało miejsce ponad rok temu. Ta ustawa Za życiem została uchwalona 4 listopada 2016 roku. Mówi ona o wsparciu kobiet w ciąży i o innych instrumentach na rzecz rodziny. Więc generalnie o co chodzi w tej ustawie? Chodzi o otoczenie opieką kobiet w ciąży. I to jest pierwszy punkt. To dotyczy głównie świadczeniodawców, a drugi punkt instrumentów polityki na rzecz rodziny. To dotyczy głównie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, świadczonej przez PCPR-y, MOPS-y, GOPS-y i inne instytucje do tego powołane. Więc tak, wsparcie to w tych dwóch zakresach, czyli w udzielaniu świadczeń medycznych i pozostałym zakresie, na przykład udzielaniu zapomóg różnego rodzaju, wsparcia finansowego, jest realizowane przez świadczeniodawców, o których mowa i tak dalej, proszę na to nie patrzeć, zaraz wam to wyjaśnię, o co chodzi. I jest realizowane przez świadczeniodawców to wsparcie dla tych osób. Może być też realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak wymieniłem, na przykład PCPR-y, MOPS-y, GOPS-y, dalej. I teraz o co chodzi? Te świadczenia na rzecz kobiet w ciąży mogą realizować określone podmioty. One są zdefiniowane w przepisach prawa i są to podmioty wykonujące działalność leczniczą, takie jak na przykład nasz szpital. Mogą to być też indywidualne praktyki lekarskie, takie jak to jest w punkcie B, bądź w punkcie D. Inne podmioty, które świadczą usługi na przykład zaopatrzenia ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych. Na przykład. Dalej. A jeżeli definiujemy podmioty lecznicze, to ustawa ta mówi o tym, że obowiązki wynikające z tej ustawy obowiązane są realizować wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od formy, czyli niezależnie od tego, czy są to samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, bądź też podmioty działające w oparciu o kodeks spółek handlowych, na przykład spółki prawa handlowego, jak chociażby szpital w sąsiedniej Tucholi, to nie ma tutaj żadnego zróżnicowania. Ważne jest, że ustawa ta mówi o tym, że niezależnie od formy, w jakiej działasz, jeżeli korzystasz z pieniędzy publicznego płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, na finansowanie tych świadczeń, to obowiązują cię równe zasady. I teraz tak. Ta ustawa oprócz szeregu innych nadała uprawnienia kobietom w ciąży, a te uprawnienia dotyczą prawa do korzystania z kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. I te zapisy tej ustawy mówią, że mimo że w szpitalu, w poradni prowadzisz kolejkę oczekujących, to kobietę w ciąży masz przyjąć poza kolejnością. Masz ją przyjąć w dniu zgłoszenia, czyli jak dzisiaj przychodzi kobieta w ciąży, że ja chcę iść do lekarza, to powinna być przyjęta dzisiaj. Albo w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia. Czyli jeżeli nie mogę dzisiaj, to muszę w ciągu 7 dni
taką kobietę przyjąć. Rodzi się problem z dostępem kobiet, co obserwujemy od kilku miesięcy, do egzekwowania zapisów ustawy. Rodzi się problem tego typu, że nie wszyscy świadczeniodawcy działający na terenie powiatu chojnickiego respektują to, żeby kobiety zgłaszające się do nich w ciąży przyjmować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Dla Państwa wiedzy chciałem powiedzieć, cofnij ten slajd. Chciałem powiedzieć, że z zakresu poradni ginekologiczno-położniczej funkcjonuje na terenie naszego powiatu 5 przychodni. Przychodnia przyszpitalna oraz pozostałe 4 tutaj wymienione. Po prawej stronie przedstawiłem wartość kontraktu, jaką te przychodnie mają i widzicie, że mniej więcej 1/3 to jest szpital, a 2/3 to pozostałe przychodnie. Natomiast analiza danych za ubiegły rok mówi o tym, że w szpitalu odbyło się 1008 porodów, ale opiekowaliśmy się więcej niż połową kobiet ciężarnych w naszym powiecie. Tych osób objętych opieką poradni było 535. I chciałbym powiedzieć, że działalność poradni jest działalnością przy oddziale, a nie, że działalność oddziału jest działalnością przy poradni. W związku z tym praca w poradni jest zabezpieczona przez lekarzy z oddziału ginekologiczno-położniczego. Naszym podstawowym zadaniem jest utrzymanie w pełnej ciągłości i gotowości przez 24 godziny na dobę oddziału ginekologiczno-położniczego i porodówki. Musimy zapewnić tam dyżury, pracę w godzinach dopołudniowych i wykonywane u pacjentek świadczenia, operacje i zabiegi ginekologiczne oraz przyjęcie porodów. A dzieje się tak dalej. A chciałbym Państwu uzmysłowić, że przyjęcie pacjentki w poradni ginekologiczno-położniczej nakłada na świadczeniodawcę szereg obowiązków wymienionych w stosownych załącznikach, które dla takiej Waszej wiedzy chciałem tylko przedstawić, abyście mieli informacje o ilości czynności medycznych i badań diagnostycznych, której kobiecie w ciąży należy w określonym tygodniu wykonać. Tych slajdów jest kilka, tych stron jest kilka. Więc jest to duże obciążenie dla lekarzy pracujących w poradni i dla położnych tamże pracujących oraz duże obciążenie finansowe związane z wykonaniem bardzo szerokiej diagnostyki. I dzieje się tak, że trafiają do nas mieszkanki, panie w ciąży, które domagają się przyjęcia w szpitalu niezwłocznie, zaraz, teraz, już, bo inne podmioty odmawiają im przyjęcia. Więc nie może być tak, że całe niezadowolenie pan w ciąży, a rozumiem, że ta opieka mi się należy, skupia się na szpitalu, bo inni, którzy mają obowiązek również przyjąć panie w ciąży, odmawiają tego. Z 5 poradni, które wymieniłem, każda ma obowiązek kobiety w ciąży przyjąć. My nie dość, że przyjmujemy najwięcej, to teraz jeszcze
spotykamy, po wejściu tej ustawy w życie, spotykamy się z odsyłaniem pacjentek w ciąży z innych podmiotów leczniczych do szpitala. My nie jesteśmy w stanie fizycznie przyjąć wszystkich pacjentów w ciąży. Nie jesteśmy w stanie fizycznie tego robić, mając na uwadze zachowanie ciągłości pracy szpitala. Dlatego też pozwoliliśmy sobie wykonać telefon do jednego z centrów medycznych, gdzie koleżanka, która telefonowała, podając się za kobietę w ciąży, uzyskała informację, że może być przyjęta 9 listopada. 9 lutego przyszłego roku. I jeżeli jak zwróciła uwagę pani w rejestracji planu, że przecież w myśl ustawy za życiem powinna być przyjęta w ciągu 7 dni, to niestety 9 luty to jest najbliższy termin. Dlatego ja z niepokojem patrzę na zachowania innych podmiotów leczniczych i na gminne odsyłanie pacjentek do naszego szpitala. Tyle, ile możemy, tyle jesteśmy w stanie przyjąć. Natomiast szpital nie jest szpitalem z gumy. Lekarze mają określoną wytrzymałość, mają określony czas pracy, nie chcą pracować po 400 godzin miesięcznie. W związku z tym jest pytanie, kto tymi pacjentkami, którym w myśl ustawy za życiem należy się szybkie przyjęcie przez ginekologa, położnika i otoczenie opieką, ma się zająć z tych wszystkich podmiotów, które państwu wymieniłem. My mamy 1/3 kontraktu, na cały powiat ponad połowę pacjentek przyjmujemy. Więc dlatego ten temat zgłosiliśmy panu przewodniczącemu, bo to jest zjawisko niepokojące. Zjawisko niepokojące dalej. I ja tutaj widzę dwa problemy do rozwiązania. Bo po pierwsze, wszystkie podmioty, które udzielają tych świadczeń, korzystają z środków publicznych, powinny w ciągu 7 dni taką panią przyjąć. To jest pierwszy podmiot, to jest pierwszy wniosek, to jest, który mi się nasuwa. I drugi, jednostki samorządu terytorialnego. Mówi się o tym, co zresztą wam pokazałem w zapisach ustawy, że to jednostki samorządu terytorialnego mają również obowiązek realizowania zapisów tej ustawy. A chciałbym przypomnieć, że chociażby samodzielna publiczna przychodnia wiejska działająca na terenie gminy Chojnice od kilku lat nie ma w ogóle poradni ginekologiczno-położniczej. Nie ma. A jest obowiązek samorządu terytorialnego? Jest. Jest publiczna przychodnia wiejska? Jest. Jest poradnia ginekologiczna w tej poradni? Nie ma. Czerski. Samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej w Czersku. Jest poradnia ginekologiczna w samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej finansowana ze środków NFZ-u? Nie ma. Więc są pewne kwestie, które leżą w gestii samorządu, w gestii dyrektorów innych podmiotów leczniczych i nie może być tak, że mówi się pacjentkom, pojedzie pani do szpitala, tam panią załatwią. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Nie jesteśmy w stanie zrealizować zapisów tej ustawy, ponieważ fizycznie nie mamy na to wystarczających możliwości kadrowych i nie mamy nie idzie za tym wystarczające finansowanie tej działalności. Taki problem chciałem, panie przewodniczący, wobec tego zgłosić. Dziękuję. Ja pytam od razu na terenie BRUS, bo jest niepubliczny, nie? Na terenie BRUS jest. Firma na czele. Jest firma. Na terenie Czerska jest w Medicusie. Dziękuję.
Dobrze, czy pytania do tego tematu? Mam pytanie, panie dyrektorze, tutaj pan zaznaczył w piśmie do pana przewodniczącego rady, że w ostatnim czasie odeszło dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii i dwie kolejne lekarki, jak rozumiem, zrezygnowały z pracy w poradni. Tak, to tych dwóch odeszło, no to tak, odeszło dawno. Odeszło dawno temu, już ponad 2,5 roku temu. Ale to pisze pan tutaj w piśmie z 30 listopada, tak, że w ostatnim czasie odeszło. 2,5 roku temu odeszło, to jest dawno temu, czy w ostatnim czasie. No to panie dyrektorze, no to wszystkie informacje pan tak zaczyna przedstawiać ostatnimi czasy. Tak jak słucham, no to właśnie same sprzeczności. Ponad dwa lata temu, dawno temu, pisze pan, że w ostatnim czasie. No ostatni czas jest pojęciem niezdefiniowalnym i się będziemy różnić. Ja pod pojęciem rozumiem okres lat kilku, a pan być może rozumie inaczej, także ja tak rozumiem. Myślę, że warto było zadawać takie pytanie, czy w ostatnim czasie, czyli na przełomie pół roku, odeszli jacyś lekarze. I to będzie informacja taka, że jeżeli nie odeszli, a pana dyrektora, to może być pojęcie ostatni czas, dwa lata, a dla komisyjnego może być ostatni miesiąc. No. Czy udało się te etapy zapełnić, panie przewodniczący, panie dyrektorze, czy kogoś innego zatrudnić na to? I po lekarzu też, tak? To znaczy tak. W miejsce, udało się kogoś zatrudnić. W dobie niedostatku lekarzy, w dobie źle funkcjonującego systemu kształcenia kadry medycznej od wielu lat i obserwując to, że w ostatnich czasach nic nie zrobiono, aby tą sytuację poprawić, czasami zatrudnienie lekarza, pozyskanie lekarza jest rzeczą karkołowną. Każdy lekarz prowadzi indywidualną praktykę lekarską, jest wolnym zawodem i sam decyduje, gdzie chce pracować. Nam udało się w ciągu ostatnich czasów pozyskać do oddziału ginekologiczno-położniczego, teraz Ola mi pomożesz, 5 lekarzy. W tej piątce jest trójka młodych adeptek medycyny, które rozpoczęły specjalizację w naszym szpitalu oraz 2 doświadczonych lekarzy z tytułem specjalisty, którzy pomagają nam tylko i wyłącznie w dyżurach. Nie pomagają w pracy w poradni ginekologiczno położnicze. Poradnia ginekologiczno-położnicza jest czynna praktycznie codziennie. Jest czynna praktycznie codziennie. W określonym czasie dostosowana do wysokości kontraktu. Kontrakt jest wyrabiany. Natomiast dodatkowo spoza tej listy mam obowiązek przyjmować dodatkowe pacjentki. Tu jest problem. Dlaczego cały czas my? Dlaczego nie wszyscy porówno? Dlaczego wszyscy są do szpitala wysyłani? Każdy podmiot, który ma umowę z NFZ-em, ma takie same obowiązki. I te obowiązki nie są respektowane. Także pozostałe, także te zasoby lekarskie zostały w części uzupełnione, ale panowie specjaliści przyjeżdżają na dyżury, więc nie pracują w poradni, bo przyjeżdżą na sobotę, niedzielę, w piątek, sobotę, niedzielę albo po południu, bo poradnie prowadzi prywatnie sobie gdzie indziej. Natomiast z pozostałych 3 młodych pań lekarek to są panie w trakcie specjalizacji. Tak. I nie każda osoba może w poradni przyjmować. Żeby móc przyjmować w poradni, trzeba przejść określony cykl szkolenia, trzeba ileś w szpitalu pracować, trzeba uzyskać zgodę kierownika specjalizacji. Także nie każdy lekarz pracujący w poradni ma uprawnienia do pracy w poradni, a niektórzy po prostu nie chcą. Nie chcą, bo w prywatnych poradniach wiedzie im się dużo lepiej, mniejsza odpowiedzialność, większe pieniądze.
Natomiast wracając do drugiej części pytania, które pan zadał, dotyczącego dwóch pań, które zrezygnowały. No, jedna z pań w międzyczasie zrobiła specjalizację z endokrynologii. Pani doktor zrobiła najpierw specjalizację z ginekologii położnictwa. Potem wykształciła się i zrobiła drugą specjalizację z endokrynologii i ona pracuje w szpitalu i pracuje w poradni, ale nie w poradni ginekologiczno-położniczej, tylko w poradni endokrynologicznej. Druga z pań, która robi specjalizację, dojeżdża do nas ze Starogardu, przyjeżdża do nas jako rezydentka, jako rezydentka do południa jest, a po południu stwierdziła, że ona będzie przyjmować w poradni sobie w Starogardzie, bo tam mieszka i tam nie musi dojeżdżać i ma małe dzieci i to będzie dla niej wygodne. No i tak to wyglądają te dwie kwestie kadrowe, które są elementem tylko powodującym, że my nie możemy zwiększyć obsady. I zwiększać w nieskończoność liczby przyjmowanych pacjentek, a taki nabór na szpital niestety obserwuje. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, to proszę mi tak na paluszkach powiedzieć, bo pan dzisiaj taką metodę przyjął. Mieliśmy 4 lekarzy, bo tak rozumiem, nie ma ich. To ile teraz ich mamy zamiast tych 4? Zostały uzupełnione te braki tych 4, czyli bo pan opowiadał tak, że rozumiem, że ktoś jest na jakiejś części etatu, ktoś jest rezydentem. No ale gdybyśmy tak gościowo, no to ile jest? No to ja na paluszkach panu wytłumaczyłem, że osób jest 5, doszło 5. Osób doszło 5. Czyli odeszły 4, doszło 5, tak? Nie, panie, odeszły 2 osoby, odeszły 2 osoby, a doszło 5. Tak już prosto na paluszkach. Doszły 2 osoby, doszły 5. Czyli mówimy o zwiększył osobie. Pan o 3 osoby. Tak. Tak. Ale nie zwiększył się wymiar czasu pracy. No to dlaczego pan się powołuje na to, że odeszły 4 osoby? No to ja już mówię tego. W poradni. Rozumiem. Bo jeszcze trzeba, na drugiej rączce dodać 2 paluszki osób, które odeszły. Zrezygnowały z pracy w poradni. Nie ma przymusu pracy w poradni. Każdy lekarz sam wybiera sobie miejsce pracy. Pani się specjalizują na oddziale i mają obowiązek pracy w oddziale i dyżurowania w oddziale. Nie mają obowiązku podczas specjalizowania się pracy w poradni. To jest ich dobra wola, czy będą, czy nie będą. A jakie pan widzi rozwiązanie? Problem z przyjmowaniem takiej ilości pacjentek. Tak? Coraz większej liczby pacjentów. No właśnie. Coraz większej liczby pacjentów. A podobno mamy kryzys. Pani oddziałowa chciała, Aleksandra. Kryzys, który mamy w szpitalu. Serwis, proszę bardzo, tak. Bardzo chętnie usłyszę. Co się zmieniło, bo otrzymałam dokument, trochę przygotować, jak robić lekcję i ten krótki czas, o którym tutaj mówimy, jak powiedziałam, 5 lat pod uwagę. W związku z tym od 2012 roku sukcesywnie liczba porodów zmalała, osiągając właśnie z 1132 porodów w 2012 roku, w 2015 zaledwie 990 porodów, więc to jest prawie 150 porodów różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę kobiet objętych w poradni opieką, to zwiększyła się z 223 kobiet, bo to wiadomo, na każdą pacjentkę różna ilość wizyt przypada, więc nie będziemy tutaj konkretnymi kobietami może obejmę. Natomiast już w 2016 roku liczba kobiet była 535, więc prawie 300 kobiet więcej obsługujemy, gdzie rzeczywiście ta wartość kontraktu, myślę, na tyle nie wzrasta. I w chwili obecnej mamy jak najbardziej zwiększoną ilość porodów. Tak jak mówiłam, w 2015 990, ten rok na dzień dzisiejszy mamy już 1000 na chwilę teraźniejszą, sprzed zebrania, spotkania 1108. Więc myślę, że dojdziemy do tej samej sytuacji. Jest to cały czas tendencja narastająca. Tak więc jest problem, bo
bo też pacjenci starają się obchodzić tę sytuację, przechodzą jako konsultacje, odrywając zarówno personel lekarski, jak i położnych. No wiadomo, ciąża jest zawsze pod kloszem, tak trzeba powiedzieć, bo odpowiadamy za drugie życie i nie wiemy, co z tego wyniknie. W związku z tym rzuca się wszystko, jeżeli jest hasło ciężarna. Tak więc jest to na pewno problem tutaj moralny z całej dyrekcji, bo choćbyśmy chcieli, to no na pewno opinia publiczna będzie przeciw nam skierowana, bo jest to zdrowa kobieta ciężarna i dla niej rzeczywiście powinny być jak najbardziej świadczenia przygotowane. Natomiast no, fizyczną niemożliwością jest wymaganie tam, gdzie nie da się środków, żeby spełnić te oczekiwania. Dziękuję. Ja odpowiem, jakie jest rozwiązanie, bo było pytanie, jakie jest rozwiązanie. No, pan minister zdrowia powinien się zabrać do roboty, bo to jest przecież takie, to powinno nastąpić działanie systemowe, bo to jest problem, duży problem objęcia kobiet w ciąży opieką w terminie wskazanym ustawą. Wynika to przede wszystkim z braków kadrowych i ze niskiego zbyt niskiego poziomu finansowania. Także dwie rzeczy są do zrobienia. Musi być więcej lekarzy, więcej położnych, a proszę pani dyrektor Ewa będzie wiedzieć, ile położnych się kształci w naszym województwie w chwili obecnej. Matko, trudne pytanie. No. No. Powiem tak, może te, które ukończyły szkołę i powinny w tej chwili trafić, a wiadomo, że uczelni jest bardzo dużo, to do naszej okręgowej izby pielęgniarek i położnych trafiły 3. A zobaczmy, ile wyjechało za granicę, ile w ogóle nie skorzystało z tego, żeby pracować na wojnie. To o czym się starczy, prawda? Więc działania systemowe powinny nastąpić, które tą sprawę my robimy, co możemy. Proszę. Szpital w Chojnicach jest jedynym szpitalem i jestem z tego bardzo w tym momencie dumna, bo w przeciągu 2 lat dostałam 4. nową młodą położną, więc pokażcie mi szpital w okolicy, który ma na dzień dzisiejszy Kościerzyna 5 etatów. Na minusie jest, jeżeli chodzi o położne. Tu chora zatrudnia z zewnątrz. Wszyscy poszukują, podkupują, można by powiedzieć. A tutaj ja dostaję 4. położną i naprawdę się cieszę. 2 zaledwie odeszły na emeryturę, 2 następne. Fakt, że zwiększa się ilość świadczonych usług, jest to naprawdę pozytywne. Więc no, tutaj no, też powiedzmy o dobrych rzeczach. Cały czas jesteśmy pod czy to na pewno jest też tak, że im wyższa marka szpitala, tym więcej chętnych. Dlatego też niektórzy rezygnują z tych poradni, które mogliby mieć na miejscu, tylko jadą do szpitala, bo wiedzą, że i sprzęt, i lekarze, personel, i cała placówka funkcjonuje tak dobrze, że chcą być tutaj objęci tą opieką, docelowo planując, że będą też tutaj rodzić. Jeszcze może dodam, że dzisiaj na Komisji Edukacji właśnie pytałam o nabory do zespołu szkół medycznych i pan starosta powiedział, że jest tam pełne, że tak powiem, pełna obsada, jest dużo chętnych, tylko pytanie, czy państwo macie na przykład już pierwszych absolwentów, że tak powiem, z tego? Nie, pierwszy absolwent to jeszcze na drugim roku, a generalnie kształcenie trwa 3 lata, więc jeszcze musimy poczekać. Ale całe szczęście, że szkoła powstała, wróciliśmy praktycznie do historii. Pamiętacie państwo, kiedyś było liceum medyczne, studium medyczne i wówczas kadry nam nie brakowało. Także no, mamy nadzieję, że ta kadra nie wyjedzie za granicę, nie pójdzie do innego miasta, faktycznie zostanie u nas. Na plus też wskazuje to, że ludzie chcą się u nas kształcić. Niektóre uczelnie mają problemy z naborami. My natomiast zaplanowaliśmy sobie, że przyjmiemy na pierwszy rok studiów 25 osób, a my 60. Na drugim naborze znowu no, mówimy, no tak 25-30 osób będzie to mała grupa, w tej chwili jest 50 osób chętnych. No, czyli to też o czym świadczy, że na szczęście chcą ludzie pracować w tym zawodzie, jeżeli mówimy tutaj o naszym dzisiejszy środowisku. Jest jakiś niedobór pielęgniarek, opiekunek? To... Na dzień dzisiejszy na pilnie potrzebuje 2 osoby na oddział neurologiczny. A generalnie 12 osób w tej chwili poszło na emeryturę, z tego 9 osób zostało jeszcze chętne, które pracują i na szczęście, że chciały z nami współpracować. Staramy się na bieżąco uzupełniać te etaty. Tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu. Pan dyrektor jest bardzo nam przychylny. Przyjęliśmy w tym roku
cztery położne, tak jak Ola mówiła, cztery pielęgniarki na umowę zlecenie i do tego trzy pielęgniarki na pełen etat. Także cieszmy się, że tak jest. Wspieramy się oczywiście opiekunami medycznymi, chociaż z drugiej strony jeszcze do niedawna miałam w segregatorze kilkanaście przyjęć chętnych osób do pracy, a w tej chwili nie tylko brakuje pielęgniarek i położnych, ale też opiekunów medycznych i ratowników medycznych, także naprawdę no, musimy się starać pozyskiwać. To jest generalnie problem całej Polski, tak jak pan dyrektor mówił, nie tylko brakuje lekarzy, ale też pozostałych osób pracujących w zawodach medycznych. I trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że wielu emerytów dalej w szpitalu pracuje, jesteśmy w stanie zachować ciągłość udzielanych świadczeń, bo gdyby nie oni, to ta ciągłość byłaby zagrożona. No, mamy to dobre, o czym było już wspomniane, mamy medyczno-społeczny zespół szkół policjalnych i w tym samym obiekcie również kształcą się w kierunku pielęgniarstwa, także jakby ten zasób kadrowy jest, ale pytanie, czy będzie chciał pracować tutaj na miejscu, czy też zechce... Chciałabym znać odpowiedź na to. No właśnie, my pewnie jej nie poznamy, natomiast zatrzymać nie możemy. Ja przy okazji do tego punktu, bo jakby pośrednio się to wiąże, pismo takie zostało skierowane na ręce dyrektora szpitala do mojej wiadomości, to wpłynęło dzisiaj. Ja sobie pozwolę odczytać, to zobaczycie Państwo, jak myślenie jest o szpitalu. Komisja do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 21 listopada bieżącego roku jednogłośnie poparła wniosek do burmistrza miasta Chojnice w sprawie skierowania pisma do pana Leszka Bony, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, z prośbą o możliwość utworzenia poradni stomatologicznych dla osób niepełnosprawnych. Poradnie stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych prowadzone są w miastach oddalonych od Chojnicy o ponad 100 km, co wiąże się z całą godziną, a nawet całodniową wyprawą. Leczenie osób niepełnosprawnych nie należy do najprostszych, ponieważ współpraca z pacjentem w czasie zabiegu jest utrudniona lub wręcz całkowicie niemożliwa. Osoby te bardzo często mogą zostać poddane leczeniu jedynie w znieczuleniu ogólnym. Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia poradni stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach przyszłego kontraktu szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia zlokalizowana na terenie szpitala w Chojnicach pomogłaby osobom niepełnosprawnym w dostępie do specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie. Zarówno pod względem wyposażenia personelu poradnia mogłaby przyjmować niepełnosprawne dzieci, jak i osoby dorosłe. Proszę o podjęcie działań w kierunku tworzenia poradni stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych. I co pan dyrektor na to? Podpisał wiceburmistrz Edward Pietrzyk. Więc od ponad 20 lat szpital nie zajmuje się stomatologią. Jest to zupełnie inny zakres udzielanych świadczeń, zdominowany na rynku chojnickim przez indywidualne praktyki stomatologiczne. W powiecie chojnickim bodajże 20 stomatologów ma zakontraktowane usługi w tym zakresie. I kilka chyba większych podmiotów, ale nie tak dokładnie nie analizowałem tego rynku. Bym musiał się nad tym pochylić, ale to nie jest przedmiotem pisma. Przedmiotem pisma co jest? Zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczności lokalnej. Ustawa o samorządzie gminnym mówi o tym, że w zakresie jest wymienionych kilkanaście albo i dwadzieścia kilka potrzeb mieszkańców, które to samorząd gminny jest zobligowany zapewnić swoim mieszkańcom. Zaopatrzenie wody, wywóz nieczystości. Samorządowcom nie muszę tłumaczyć, ale jest w tym artykule bodajże 7 ustawy o samorządzie gminnym zapis, że samorząd terytorialny może zapewnić podstawowe potrzeby swoich mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Więc komisja społeczna Rady Miasta powinna zwrócić się do Rady Miasta, aby Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu do życia tak zwanej poradni stomatologicznej w celu zapewnienia podstawowych świadczeń zdrowotnych dla części mieszkańców miasta Chojnice.
Ja tak to widzę. My nie mamy ani zasobów lokalowych, ani żadnych kadr, przez to, że się nigdy tym nie zajmowaliśmy, przynajmniej pod tym adresem, nigdy tutaj nie było. Nie mamy możliwości takich lokalowych, bo nie mamy już gdzie tej działalności umieścić, a co najistotniejsze, nie mamy środków na uruchomienie tej działalności. Samorząd terytorialny może w budżecie wyasygnować środki na utworzenie tego typu poradni i się tym zająć. Więc ja jednak patrzę na to przez pryzmat naszych wójtów, burmistrzów, którzy powinni też patrzeć na zaspokajanie podstawowych potrzeb własnych mieszkańców przez własną aktywność. Myślę, że tutaj Rada Miasta miałaby pole do popisu w zasobach gminy miejskiej, są przecież lokale, czy na ulicy Kościerskiej, czy w zasobach ZGM-u, czy w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, czy bezpośrednio pod zarządem miasta. Więc takie możliwości są. Ustawa o samorządzie mówi wprost, że samorząd może taką działalność zorganizować i prowadzić, ma ku temu wszelkie kompetencje ustawowe i może na ten cel przeznaczyć środki w budżecie i tą działalność zorganizować. Takie jest nasze stanowisko. My zajmujemy się leczeniem szpitalnym i tym, do czego nas obliguje ustawa sieciowa i to, co prowadzimy od lat, na czym się znamy, co potrafimy robić, tutaj, gdzie mamy zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe, gdzie mamy know-how, aby taką działalność prowadzić. I my w takim duchu będziemy chcieli odpowiedzieć, aby jednak może Rada Miasta rozważyła taką opcję. Przeczytam jakby po to, żeby pokazać, jak trwoga to do szpitala i tak niektórym się wydaje, że szpital to jest właściwie i też podmiotom prywatnym często, bo przecież nieraz tutaj debatowaliśmy na posiedzeniach Rady Społecznej, że często pacjenci są odsyłani, żeby diagnostykę realizować tutaj w szpitalu i mieliśmy z tym też duży problem. Nie wiem, jak on teraz wygląda, czy też rzeczywiście tak to się odbywa, ale jest gro rzeczy, które powinny realizować te podmioty niepubliczne, które również mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie tylko publiczna placówka, jaką jest szpital. Ale myślę, że jeżeli chodzi o ten poprzedni temat, to w imieniu Rady Społecznej takie pismo wystosuję do włodarzy Czerska, gminy Chojnice z przeanalizowaniem tematu, jak wygląda w poradniach, jeżeli chodzi o poradnie ginekologiczno-położnicze, jak wygląda dostępność, tak? Czy rzeczywiście jest tak, że odsyłają, czy może warto spotkać się z właścicielami tych poradni i poruszyć ten temat, no bo ja wiem, że to trochę jest tak, że ustawodawca daje taką możliwość, za tym nie idą jakieś wymierne rzeczy w postaci właśnie zwiększonej ilości tych lekarzy, czy finansowania bardziej atrakcyjnego dla tych lekarzy, którzy mieliby w tych poradniach być, ale temat jest na pewno warty podjęcia, bo niewątpliwie kobiety, które są w ciąży, powinny mieć zapewnioną tą opiekę na takim poziomie, żeby mieć ten komfort psychiczny, że w sytuacji, kiedy potrzebuje, to ma możliwość bardzo szybko uzyskać takiej porady. Także tak, możemy taką formułę przyjąć, że takie pismo skieruję do włodarzy, żeby temat gdzieś tam starali się zauważyć i być może jakiś odzew z tego kierunku będzie, jeżeli chodzi, rozumiem, że pan dyrektor odpowie do burmistrza. Mniej więcej w tym duchu. Tak, na podstawie, powołując się na ustawę o samorządzie gminnym i możliwości realizowania tej działalności przez samorząd. Mhm.